W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, dobry Ojcze, stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo. Dziękujemy Tobie za tajemnicę zwiastowania. Jezu Chryste, cichy, pokorny, miłosierny, poczęty w łonie Maryi Dziewicy, w niepokalanym łonie, dziękujemy za tajemnicę zwiastowania. Duchu Święty, Pocieszycielu, Nauczycielu wszystkiego, dziękujemy za poczęcie Syna Bożego w łonie Maryi Dziewicy, za Twoje najświętsze tchnienie w niej, za Twoją najświętszą miłość i obecność. Dziękujemy. Trzeci dzień wdzięczności za dar zwiastowania. Dar tak bardzo wymodlony, wytęskniony przez pokolenia. Jak często, bracie, siostry, o tym zapominamy. Ileż to osób, naszych braci i sióstr, modliło się o to, aby Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czy kiedykolwiek nad tym się zastanawiałeś i dziękowałeś Bogu za wszystkich, którzy się modlili i tęsknili? Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Maryja jest także tą, która prosiła, błagała Boga, aby Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Nie spodziewała się tego, że to ona została tą wybraną. Dlatego zmieszała się na te słowa. Dziękuję Trójco Święta za modlitwę Maryi. Dziękuję Trójco Święta za jej błagania, aby Słowo ciałem się stało, by Bóg wstąpił na ziemię. Ona rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Rozważała. Rozmyślała,
umysłem, sercem, duszą. W swej pokorze nie spodziewała się tego. Dziękujemy Tobie, Trójco Święta. Dziękuję Tobie za rozważanie Maryi. Za to, że sercem, duszą, umysłem rozważała, co znaczy owo pozdrowienie anioła.
Spróbuj teraz, bracie, siostro, spokojnie wsłuchać się w słowa tej pieśni. Wsłuchać się i rozważyć je. O Mario, czemu pobladłaś? Tyś można, jak inna, żadna, bo poczniesz króla nad króle, a nazwą go Emanuel. Nie trwóż się, Mario, Lilio. Dzieciątko święte powijesz, siankiem mu żłobek wyścielesz, nim błyśnie gwiazda w Betlejem. Radować wszyscy się będą, muzyką chwalić kolędą, bić będą niskie pokłony przed Twoim jednorodzonym. Jednorodzonym. Nadzieje ludu spełnione, bo ciałem się staje słowo, niech będzie błogosławiony żywota Twojego owoc. Nie trwóż się, Mario, Lilio. Dzieciątko święte powijesz, siankiem mu żłobek wyścielesz, nim błyśnie gwiazda w Betlejem. I teraz, bracie i siostro, jest czas na to, abyś podziękował Trójcy Świętej, abyś podziękowała Trójcy Świętej za tak pokorną matkę, mamę Maryję, za jej rozważanie słów anioła. Podziękuj Bogu Ojcu.
dno.